dobry, cześć i czołem. Chcieliście najlepszy film o Poppy Playtime ever? No to macie najlepszy film o Poppy Playtime ever, bo dziś zagramy w chapter 3 już teraz. Nie będziemy czekać do 2023 roku, jak to mówił nam trailer. Dziś zrobimy naprawdę niesamowitą rzecz i naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy tylko pokażę wam, jak wygląda chapter 3 w Poppy Playtime. Także już teraz zostawcie łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Tutaj osoba, która zdobyła chapter 2 za darmo, zgłoś się do mnie na maile, a jeżeli ty chcesz zdobyć także chapter 2 totalnie za darmo, to napisz komentarz dotyczący odcinka. Nie przedłużając, jedziemy z tym śledziem. Właśnie, moi drodzy, uświadomiłem sobie, że nigdy nie zaczynaliśmy misji w tym miejscu, a jest to miejsce bardzo ważne w fabryce Playtime, ponieważ jest to magazyn zabawek, które miały jakąś wadę fabryczną, czyli są to po prostu jakieś odrzuty, które nie spełniały jakichś wymagań i, nie wiem, groziły osobom, które z nich korzystały, że coś im się stanie. I to dodaje dramaturgii temu miejscu, a mówię to wszystko tylko i wyłącznie dlatego, bo dziś zagramy w chapter 3 już teraz, ale żeby do tego nastąpiło, to musimy wypełnić jedną bardzo, podkreślam, ale to bardzo ważną misję, w której mam nadzieję mi pomożecie. Musimy na sam początek znaleźć 6 złotych z czystego złota statuetek przedstawiające wizerunek Daisy, czyli naszej stokrotki, która pewnie będzie nas straszyć w chapterze 3. Także wszystko nie jest przypadkowe. Po ich zebraniu, czyli jeżeli zbierzemy ich 6 sztuk, pojawi się chapter 3. Będziemy mogli zagrać w chapter 3. Tak działa to wszystko, także ja już zakasam swoje krótkie w sumie rękawy, no i bierzemy się za te poszukiwanie tych magicznych statuetek. Może to być trochę uciążliwe, ponieważ no w tym miejscu zobaczcie, co tu się dzieje, jest multum różnych rzeczy i no ciężko jest tutaj znaleźć cokolwiek, bo no multum pudełek wszystkich, nawet no nie o takie na przykład nam stokrotki chodzi, o te złote statuetki, wiecie o co kaman. Dobra, od czego by tutaj zacząć? Musimy być bardzo spostrzegawczy, musimy tutaj zadbać o każdy szczegół, przeszukać każdy kącik tego magazynu, gdzie są moje stokroteczki. Halo, stokroteczki, gdzie jesteście? Najpierw może sprawdźmy dół tutaj, tych szafek, tych półek w sumie. O! I mamy pierwszą stokroteczkę. Muszę ją tylko dobrze chwycić. O, i mamy. I co? Ej, widzowie, co tu się stało? Magiczna stokrotka wcięła mi rękę. Już kiedyś coś takiego mieliśmy na odcinku, kiedy robiliśmy misję, ale nie pamiętam na którym. Widzowie, jeżeli pamiętacie, napiszcie w komentarzu, ale... O, i widzę drugą statuetkę, czyli mamy już dwie. Muszę ją zgarnąć. Chodź tu. No halo, ale ciężko ją... O, dobra, mamy. I co? Druga ręka mi utknęła? Co tutaj się dzieje, widzowie? Jak ja mam zebrać? 6 statuetek, brakuje nam jeszcze 4. Nie mam pojęcia, gdzie one mogą być, ale to jakieś magiczne rzeczy się tutaj dzieją. Chyba los chce, żebyśmy nie mogli zagrać w chapter 3, ale ja się tak łatwo nie poddam. Nie dam za wygraną. Dlatego wy też pamiętajcie, żeby zostawić tutaj łapkę w górę oraz suba dzwoneczkiem, ponieważ to bardzo ważne, a ja zaraz spróbuję tutaj jakoś te łapki naprawić, no. Much later. Dobrze, słuchajcie, widzowie, nic nie przeszkodzi nam w zagraniu w chapter 3 już teraz i odblokowałem łapki. Teraz będę mądrzejszy, będę brał te trofea pod klawiszem E po prostu. Nie będę żwał grabpaka, bo widzę, że tutaj jakieś dziwne rzeczy magiczne się dzieją. A my chcemy zagrać czym prędzej w chapter 3. Ja chcę go przede wszystkim zobaczyć, jak wygląda, ale jeszcze bardziej, jeszcze większą radość mi da, kiedy wy go zobaczycie, moi widzowie. Bo to wszystko oczywiście robię dla was. Ale na sam początek musimy dokończyć szukanie naszych statuetek. Tutaj może popatrzmy po tych ciemniejszych miejscach. Tutaj nic nie ma. Przypominam, że mamy dwie statuetki już. O! Widzę kolejną. Halo? Panie koszu na śmieci, proszę się przesunąć. Jest! I kolejna statueteczka. Bierzemy ją do siebie. Mamy już ją w naszym ekwipunku. To znaczy, że brakuje nam już tylko 2 statuetek. Albo w sumie nie, widzowie. Słuchajcie, brakuje nam jeszcze 3 statuetek. Źle mówię. No, z matematyki nie byłem zbyt dobry. 3 statuetek nam brakuje. Nie wiem jak wy, ale ja matematyki bardzo, bardzo nie lubiłem. Ale w ogóle zauważyliście, że tutaj jest napis Playtom zamiast Playtime? Nawet ktoś napis fabryki skiepścił i zrobił literówkę i dlatego to jest w zwrotach. O! My tutaj gadu o szyldzie, a tutaj proszę. Jest i cyk! Stokroteczka kolejna nasza ukochana, czyli jeszcze tylko 2. Z tego co wiem, nie tylko mogą się znajdować w tym magazynie, ale także w jej obrębie. Ale najpierw przeszukamy tutaj tą stronę. O! Czy ja
ja tu dobrze widzę? Widziałem statuetkę, szybko, musimy te kuchenki śmieszne przesunąć. Halo, kuchenki, proszę tutaj się nie gotować. Dobra, mamy Daisy, mamy stokroteczkę i pyk! Jeszcze tylko jedna dzieli nas od tajemniczego i niesamowitego chaptera trzeciego, w który zagramy już właśnie teraz w tym momencie, co jest naprawdę niesamowite, widzowie. Może tu gdzieś będzie nasza stokroteczka? Nie, tutaj stokroteczki nie ma w żadnym kąciku, nawet najmniejszym nie widzę tutaj naszej stokrotki. A misję musimy wypełnić jak najlepiej, widzowie. Musimy się tutaj postarać, bo tylko jedna stokrotka dzieli nas od upragnionego celu. I na przeszkodzie stanęła właśnie ta zagadka, którą chyba nie pamiętam jak rozwiązać. Dobra, tutaj. I teraz co? Czemu to się nie opuszcza? Dobra, widzowie, wiecie co? A w ogóle co ja się męczę? Widzowie, ja zapomniałem o moim modzie, patrzcie. Nie ma co się zastanawiać, widzowie. Tutaj główka pracuje jeszcze, nie? Jak na youtubera przystało, hehehe. Tutaj gdzieś byłaby ukryta, no nie no, na suficie nie ma szans, żeby się utrzymała, matko, aż mnie dreszcze przeszły od tej pary. Pamiętam z chaptera pierwszego ta para jak hagiwagi i mamy stokroteczkę, widzowie. Powiem wam szczerze, że nie wiem czego się spodziewać. Ja, uwaga, odliczamy do 3, 2, 1. I słuchajcie, to jest ta wiekopomna chwila. Będziemy zaraz cieszyć się chapterem trzecim już teraz. Nie będziemy czekać do 2023 roku. Tylko ja naciskam w tym momencie E i niech się dzieje. I słuchajcie, widzowie, teleportowała nas w jakieś dziwne miejsce. Co to jest? Tutaj na dole jest fabryka Playtime widziana z góry? O nie, jesteśmy w chapterze trzecim, przenieśliśmy się do chaptera trzeciego. Co tutaj się wyrabia? Mamy Hagiego Wagiego, który leży jak w trailerze. Później Mami Longlegs. A na końcu jest ta straszna, przerażająca maska. Ja nie wiem, czy ona nic nam nie zrobi. W końcu nie wiemy, czy ona ma dobre zamiary. Może to też będzie jakaś zabawka, ja już sam nie wiem. I PJ, on się rusza, widzicie to? Ja nie wiem, czy ja mogę tam bezpiecznie podejść. Ale mamy to, widzowie, udało się. Zebraliśmy statuetki, stokrotki i przenieśliśmy się do chaptera trzeciego już teraz, nie czekając na twórców, nie czekając na 2023 rok, ale eksplorujmy to miejsce, bo jest nadzwyczaj ciekawe. Czegoś takiego jeszcze w życiu, widzowie, w życiu nie widziałem, tak samo jak i pewnie wy. Dobra, najwyżej dostanę jumpscare'a, ale raz kozie śmierć, dotykam tego PJ'a i co? Dobra, PJ jest chyba okej, nic tam nie robi. Jest im maska, jest Czółko Kotek, jest Banzo Bunny i Daisy. Daisy, czyli stokrotka, którą musieliśmy zbierać, aby dostać się właśnie w to tajemnicze miejsce. Widzowie, możemy teraz przyjrzeć się z bliska tej masce. Wygląda ona naprawdę creepy, ale widzimy, że jesteśmy tylko w jednym z pomieszczeń, które będziemy widzieć w chapterze trzecim. Co nie zmienia faktu, że to wygląda po prostu kozacko. Jestem pod wielkim wrażeniem. Te zabawki na razie są uśpione. Są uśpione chyba tym gazem, który rozprzestrzenia się po fabryce Playtime, ale co będzie się działo później, to musicie po prostu oglądać kolejne moje odcinki. Dlatego pamiętajcie, żeby zostawić już teraz suba, dzwoneczkiem, łapkę w górę. No i oglądajcie poprzednie filmy.